472 w sprawie wniosku dotyczącego zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2013. I również mogę poprosić pana radnego Kasznika o zrozumienie. Komisja rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały zarządu dzielnicy przeciwkomisji Czerwony w sprawie wniosku dotyczącego zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2013. Zmiany w budżecie polegają na przesunięciu kwoty 2000 zł z planu rzeczowo-kwartalnego Rady Dzielnicy Przeciwkomisji Czerwony z działu 750, rozdział 75022 z paragrafu 4.6 zakupu energii do puli środków interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla gruntów w Krakowie przy ulicy Krakowie 12, dział 750, rozdział 75022, czyli administracja publiczna. Komisja rewizyjna nie wnosi uwag formalnych ani merytorycznych do projektu uchwały zarządu dzielnicy Przeciwkomisji Czerwony w sprawie wniosku dotyczącego zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 i w głosowaniu jednogłośnie projekt zmian w budżecie zaakceptowała. Komisja rewizyjna uchwala Radzie Dzielnicy projekt zmian w budżecie miasta Krakowa na rzecz na rok 2013 i prosi Radę o uchwalenie projektu zmian na sesji Rady w dniu 24 września 2013 roku. Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu. Wyjaśniam państwu, skąd to przesunięcie. Po pierwsze, zostało tam tego prądu i ze wstępnych wyliczeń wynika, że może nam braknąć pieniędzy na zwrócenie, na pokrycie po prostu kosztów utrzymania dzielnicy w tym pomieszczeniu do końca roku, w którym po prostu jesteśmy. I zabezpieczamy sobie 2000 zł, przesuwając do interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla chłopców, które gospodarzą tego obiektu. Oczywiście te pieniądze zostaną bardzo skrupulatnie rozliczone, ale zostaną rozliczone dopiero na koniec roku. Coś będziemy więcej wiedzieć, bo na razie nie wiemy nic na temat kosztów funkcjonowania tej placówki. Znaczy nic przesadziłem, poza skrami od nieruchomości, poza powiedzmy sobie tymi opłatami stałymi. Nie mamy pojęcia o dwóch podstawowych rzeczach. To znaczy o wodzie, na którą mamy publicznik, bo to dopiero przy ocenianiu tego, i o prądzie, na który też mamy publicznik. Pozostałe rzeczy typu telefon, internet będą na pewno na poziomie śmieszowym do tego 2.6. Ta sala jest też do tego subnicznika podłączona elektrycznie? Nie, może. Czy ta sala jest do tego? Nie. Tylko tamte salę nie jest podłączona. A telefon jest twojego. Także częściowo dowiemy się, proszę państwa, ile będzie kosztować funkcjonowanie dzielnicy w tej siedzibie na koniec roku, po rozliczeniu roku, a tak naprawdę to dowiemy się, jak to będziemy zebrać. A jak to przechodzi? Proszę? Ogrzewanie. Proporcjonalnie z powierzchni. Jeżeli powierzchnia budynku wynosi 1000, to część przypadająca po prostu 3,8. Okay. Będziemy po prostu płacić proporcjonalnie do powierzchni budynku. A czy ten budynek ma indywidualne rozliczanie ciepła, czy od metra? Każdy budynek ma indywidualne rozliczanie ciepła. Natomiast od metra musimy się rozliczać jako po prostu licznik po prostu z demokratu jest zainstalowany na cały budynek. Okay. I on liczy gigajoule plus opłatę stałą, którą się płaci gigajoule. Ale żeby to podzielić, to trzeba przejść po prostu na metry, bo na ludzi się nie da. Byśmy nic nie płacili za samą panią Małgosię. Ja mam tyle uwag. Dziękuję bardzo. Mam jedną taką prośbę. Prosiłbym o niebuczenie. Karolina, przestań już. Jeżeli na przykład ktoś jakieś wypowiedzi tutaj przedstawia, prezentuje projekt uchwały, prosiłbym bardzo o wysłuchanie. Jest to ciężkie na przykład dla prowadzącego tutaj. Dla każdej osoby. Prosilibyśmy, jeżeli macie państwo jakieś inne rzeczy do omówienia, możecie wyjść sobie, przedyskutować to, a tutaj na obradach prosiłbym o nieprzeszkadzanie. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę uwag. No właśnie, wszystko,
Przepraszam, pan radny, jeśli proszę bardzo. Przenosimy te 2000 zł na dział 750, rozdział 75.022 administracja publiczna. Czy to ten dział dotyczy? Czy na co oni te pieniądze wydadzą? Przenosimy do puli środków interwencyjnej placówki. Dział 750, rozdział 75.022 administracja publiczna. To przyznam się, że ja nie wiem, co się pod tym numerem, pod paragrafem i paragrafu kryje. Jaki jest cel wydatków na tym paragrafie? Dobra, to już. Dla nas brzmi to paragraf 75.022, to jest administracja publiczna, a placówka tutaj ma swoje paragrafy i oni wtedy przenoszą te pieniądze na stosowne paragrafy. Ja się domyślam. I będą wydatkować. Tylko tak, ja to rozumiem, tylko właśnie chodzi mi o to, na co oni te 2000 będą mogli wydatkować. Na wszystko związane z wydatkami tej naszej dzielnicy. Na przykład nam chodziło tutaj, że jeszcze, na przykład jak teraz Państwo macie przed wejściem do siedziby jest lampa zamontowana z czujnikiem ruchu i zmierzchu, więc też na przykład na to musieliśmy dać pieniądze. To z takich pieniędzy właśnie jest wydatkowane. Czyli te pieniądze, które były na modernizację, w końcu okazały się wystarczające, czy nie? Na modernizację trzeba. No i na dostosowanie budynku i na przeniesienie rady dzielnicy. Ale pieniądze na modernizację trzeba na dostosowanie. Nie, momencie, Franku, no poczekaj, no teraz podjąłem na lampę, płacimy za zużyty prąd czy za lampę? Pieniądze, które szły na modernizację, dostosowanie tych pomieszczeń, generalnie w całości zostały wydatkowane plus z podłączeniem jeszcze tutaj ZMP-u nowego, znaczy starego budynku, powiedzmy, że było docieplane na nasze pieniądze, a my tutaj z pieniędzmi, o których ja podałem przykład tej lampy, która jest na szczynkiem ruchu, on to poszło z pieniędzmi, które mam w wysokości 3000 na zabezpieczenie z naszych wydatków na takie wydatki. Okay. A tutaj przekładamy te pieniądze w wysokości 2000 na 2013, jeżeli będą jakieś niespodzianki, to my przenosimy to, żeby tych pieniędzy nam nie zabrakło, żeby zabezpieczyć środki. Czy jeszcze są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, przystąpię do głosowania. Kto jest za poparcie druku 482, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.